Jeszcze raz serdecznie wszystkich Państwa witam na inauguracyjnym spotkaniu inspiracyjno-podróżniczym organizowanym w związku z projektem Dostojne Srebro, Żywe Złoto. Jest to projekt finansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych. I tutaj teraz o naszych prelegentach kilka słów. No właśnie, po wodach Bałtyku. Ja w takim razie oddaję głos, zapraszam na moje miejsce, bo tutaj kamera dobrze będzie widziała całą prezentację. Zapraszam serdecznie, oddaję głos. Dodać uwagi? Żona jest technikiem ekonomistą, ja jestem technikiem mechanikiem z zawodu. Mam przepracowane 48 lat w swoim zawodzie na kierownicy, w kadencjach 35 lat i 1500 złotych emeryturka. Pierwsze 3 lata naszego ślubu, no to oczywiście fundusz pracowniczy, bo to Polska Ludowa. W czasie z funduszu jeździliśmy tam, w czasie rodziliśmy się w Warszawie, żona w przedmieściach Warszawy, no to wyjeżdżamy na czasy z funduszu. Pierwsze wyjazdy, no to lata, 2 tygodnie. Cichorze i... Wyjdźcie się jak gdzie w domu. 4 lata, to no. A później przeczytaliśmy mnóstwo książek, po drodze mówimy tak, siedzi w tym w zimie, poczytaliśmy, ja poczytałem jakieś tam wyczyny żeglarskie, komandosów i no. Mówię, jest to latek czasu, chodź, kupimy kajak, popłyniemy Wisłą do Gdańska. Z Warszawy. Zrobimy spływ. No i tak było, kupiliśmy taką salamandrę pompowaną i 10 dni płynęliśmy do Gdańska. Wypłynęliśmy z prądem. 10 dnia płynęliśmy do Sobieszewa, wypłynęliśmy trochę przy brzegu na Bałtyk, tam pozostanie jakoś się za tym. A Bóg do nas. No brzegu z tym kaloszem, szybko. Ja wiem, co pan, ale to się wraca, to jest statek, a nie kalosz. To jest łódź wiosłowa, a nie kalosz, a się pan nie obraca. No i widzieliśmy po drodze, spływ robiliśmy, płyną sobie na żagielkach, kurczę, nie wiosłują, wietrzy, dzieje, co? Zaczynamy z kolei, że tak, patrzę. No ja to sobie na sternika, żona na żeglarza, zaczęliśmy się szkolić, później sternik morski i tu już się zaczęło. Zbudowaliśmy taki malutki jachcik, to nie tak, 8 metrów, to na wielki okręt. Zbudowaliśmy 4,20 taki jachcik i tym jachcikiem zaczęliśmy. Wyszka super. A była wyszka super, kupiona za 8 tysięcy za pożyczkę i po jeziorach zbuszowaliśmy, po jeziorach Mazurki. Dlatego, że na cały szlak zrobiliśmy w Warszawie i z powrotem. Na silniczku takim małym dźwięku. Ale to jest jeszcze nic. Gdzie? 7 lat na niej budowaliśmy. Zdjęcia, co zbudowaliśmy takiego małego 4,20 kaczonka i zatelefonowałem tu do Gdańska, do pana inspektora Samońskiego. Mówię, panie inspektorze, ja jestem już strażnikiem, jak pan, puści pan nas na morze na tym maleństwie 4,20, chociaż pokrywać w zatoce. To był kaczorek. 4,20 długości. Sprejkowa wdeszka. On mówi, no jeżeli pan tak opisuje, że on się ciężko go przewrócić, to niech pan szykuje Wisłą tutaj do Gdańska, za telefon nie pan ciągle, ja panu... Na dwóch mieczykach. No, ja panu postaram się umożliwić wyjście na morze na tym maleństwie. Zatelefonowałem do pana Samolewskiego, pan Samolewski wszelkie komunikaty. Usiadł na podłodze, tam nie było kołyzetny, usiadł, pisze. Mówi, dobrze, dam wam P2, czyli 2 mile od brzegu, do 5 stopni skargopolu. A Tereska mówi, tylko do 5 stopni, o to pani odważna, jak pani mówi, że więcej chce na to. No i tak się zaczęło teraz żeglowanie. No na Kartorku też 7 lat pływaliśmy, a potem żeśmy... No i potem już po bardzo zbudowaliśmy misia 5,5 metra. No tym misiem to już ten jazd był sternikiem morskim, już się szkoliłem na kapitana. Sternikiem morskim byłem już, mówię, a czujemy. Ale nie chcą nas puścić, bo nie ma nam wyjścia. Jeszcze nie miałeś stopnia kapitańskiego. Nie miałem stopnia, byłem w stronie morskiej.
nie chcą mnie puścić, bo mnie na liście ze drzew. No to my dojechaliśmy do Gdańska, Gdańsku na prom, siedliśmy do prawie minę płynący, ciągnął jeszcze nasz biskup Domin, przewodniczący Komisji Charytatywnej w Polsce, który do papieża Jana Pawła II do Rzymu jechał, ciągnął nas swoim samochodem na wózku, no. Tym jachtem 5,5-metrowym na prom, dojechaliśmy do prawie minę, tak, do prawie minę i zaczęła się wybrać na Morze Północne, tam już się nikt nie pytał, czy ja mam tak, czy jestem na liście, czy nie, i popłynęliśmy. Przez kanał Kilojski, prawie minę, i Wyspy Fryzyjskie. Częstym gościem redakcji Żaby. I nieodżałowany Paweł Kurzycki, taki tak zresztą. Nikt jeszcze z Polaków nie przejmował po pewniejszej stronie Wysp Fryzyjskich do Denhardu. Zróbcie to z Teresą. Spróbujcie to. Dobra, to nie wiem. No i tak się stało, że tutaj myśmy w Anderonie wzdłuż Holenderskich Wysp. I koło Borku w nocy obliczyłem wszystko tak, jak się liczyć na pływa, że wody powinniśmy rzucić w kotwicę i wodę powinniśmy mieć lec w wody w nocy. Przy najniższym stanie wody pływa. Godzina 11 w nocy zaczyna się nasz ruch przechylać. Reszta coś na mnie lecimy, trzymał się tam tej swojej porcji. Przewraca się ten ruch. Woda ucieka, nie ma wody. Bo w błocie leżymy. Leżymy w błocie. Potem na drugi dzień pytam się kolegów, przepraszam, że mówię, mówię do kolegów dzików, powiecie mi, po angielsku, bo mieliśmy w błocie. Pytam się, dlaczego to się stało, tam liczyłem dokładnie wszystko. A skąd ci wiatr, jak już się stało na to. Od strony mamy dużo, ja mówię 600 km. No to wynika właśnie tam z dobrej, że mieliście się w błocie. Tych 6 godzin, na przyjście do tych. Nie w górę, nie dalej. I do Amsterdamu, na tym maleńskim 5,5-metrowym. I w Amsterdamie już nas Holendrzy i Anglicy, którzy tam, tam nazwali Crazy Break, czyli szalony zarek. Bo na takim maleńskim jeszcze jedzie dalej. A my powiedzieliśmy, jedziemy przez Biskaję, przez Morze Śródziemne do Marsylii i wrócimy Renem, Rodanem tu na północ i do Polski. I tak się stało, jedziemy, dopłynęliśmy do Amsterdamu, tam w Amsterdamie spotkali nas Polacy, widzę tam przyjaciół kosów i dopłynęliśmy się do Amsterdamu, wracamy z powrotem. I tu był ład, znaleźli się kapitan, koło Kajmy, wracając z powrotem już do Polski. No, myśleli, że my chcemy uciec z Polski, bo to była taka platforma, że Polacy dlatego zwiewać środki. Odchodzę, to oddacie paszporty, tu dostaniecie mieszkanie, pracę dostaniecie, jesteście taki tam, pracę dostaniecie, macie praktykę dużo. To mówi, że zostańcie, paszporty dodacie, ale nie wracamy do Polski. I wracając do Polski, Cieszyny, Frymarsu, mówię do Tereski, zmęczony taki byłem po nocnym żeglowaniu, mówię do Tereski, zielone światło, trzymaj na zielone światło, nie patrz tam, widzę zielone światło, widzę, no to trzymaj na zielone, a nie patrz tam. No i tak trzymała, tylko że to było światło futra, prawy górki, który szedł i wygął się, pan nie myśli to zielonym drodze, ale nie stwierdzono, że to jest futer. No i w pewnym momencie przytarliśmy jedno drugie uderzenie od domu balastem. Ja mówię, to jest kombinacyjnicy, jak to jest strzelać, że mówię, ja już mogę wyjść na los. Już nas wyrzucił, sztorm nas wyrzucił na Kalinikatę na Półwysok. Rano patrzymy, ktoś naszą kotwicę targa, pytam się, nie wiem, co się mówi, pytam się, co się jest. Zabezpieczam nas. Mówi, zaraz tu przyjdzie doktor Robert King, który warto szkółkę na tutaj kalibry kawę, będziemy wam pomagać. No i skarbnęli na środę, że mam wielki kłopot, nie mam ubezpieczonego jak nie mam. Mam 200 marek niemieckich wszystkiego ubezpieczonego. No i doktor, nie ma się pieniądze, mówi, ściągniemy te dwa.
tam była taka szkółka żydarska, Niemców, i oni nam pomogli właśnie zdjąć ten jak z mielizny. Dzisiaj z nim tam gościliśmy, rozmowy wieczorem, wyjaśnienie, było tak, częstowanie naszymi mieszkami szampana, to wyjęły mnie 100 marek i takiemu Klausowi Kuczykowskiemu daje, mówię, to powiedz, czy to fundacja Franka i ten rodziny wieczór. Pożegnamy Franka i teraz fundacja, no to on to powiedział, wziął ode mnie też to marek, postawił tego szampana, tam kawkę zrobił, ten. I oddaje mi pieniądze, ja nie zaliczył resztę, mówi to reszta. Ja nie zaliczył, tylko wychodzi. A on tylko rozmienił te stomarek i cały stomarek, a on dała fundacja, to tutaj nie. Zobaczyli, że glaszka pięciometrowe, 5,5 metra jak, czy no to, że biedni, biedni. I tak wróciliśmy, no i tak wróciliśmy do kraju, z powodu to ja i znów paczkę wysłaliśmy. I paczkę wysłaliśmy do tego Klausa Kuczykowskiego i Roberta Kina Bertona. Zaprosili nas na nasze cyklecie Hamburga w 89 roku, żeby przyjechał do dziennika. Przepraszam, jeszcze przedtem, to żeśmy napisali artykuł do żagby urwisem na Wyspy Fryzyjskie. Był taki artykuł w żagbach. Urwisem drzewkami, że drzewkami, nie było tam pusto, sucho, wiatr. Kolejni do Niemców chodzili z piwem, a jachty leżały na boku, jak czekali na pływ. Normalnie, dobra, przyjdzie za 6 godzin, przyjdzie pływ. I takie to były te nasze rejsy. No ale wtedy żeśmy nie mogli, wracając do Polski, nie mogliśmy wejść do żadnego portu, bo ja nie byłem kapitanem, bo nie mieliśmy jeszcze uprawy. Na prądzie, bezpośrednio byliśmy z Heiligenhafen do Gdyni. Na Misiuku daliśmy 15 lat. 15 lat. Amsterdam, wszystkie wyspy fryzyjskie do Berkelder. Opisaliśmy to żadne. Ostatnie 20 lat wybraliśmy szwedzkie szkiele. Wyspy szwedzkie. Ja nie wiedziałem. Nie wierzyłem, co mi Szwedzi mówią. Że oni mają 20 tysięcy, więc miałem 2 tysiące. Nie, robimy rybalec satelitarny i 20 tysięcy ludzi. No to jeździmy tam, na tym już 8 metrów. Nie, na Misiu podaliśmy nasz szkielet. No, tak, nie zdarzaliśmy, ale ja mówię jeszcze, jak potem się, potem to już mamy do dzisiaj. Na 8 metrów, do 15 lat. Popłynęliśmy, znacie Państwo pewnie zespół ABBA, nie? Tak. No, zabrakło nam wody, dopływamy do... Dopływamy do jednej z wysepek skalistych, puste, tam jest kraj. No i to się sumuje się za Danii, nie płaci się nic. Tylko najgorzej przepływać Bałtyk. Tylko najgorzej przepływać przez piękna, skały są, skały niebezpieczne. No ale... Ciągle sztormy, prawie chwilę. Dopływam do takiego domku na skalę, dopływam do takiego domku na skalę. Przepraszam, że nie mówię po szwedzku, czy może mówić po angielsku, ta kobieta. Mówi, oczywiście możemy. Ja mówię, że potrzebuję drinkwater, że nie mamy zabrakło nam wody do picia. No i sobie weźmie to, tak, po prawej stronie jest kran wysoki, będzie kran. Sam mam tu się pójść. To jest właśnie podkos. Potrzebny na barce, żeby przyglądamy się. A on ma nam z Polski, jest leśnienie, dało mnie, mówię, tu profesor, dwie osoby. O, good sale. Abba? Jest! A to ta blondyna, tak jest. Ona się zajmowała tam domek taki piękny miała. Mówi, ja byłam w Polsce, a mówię, ja wiem, drugi program telewizji przecież oni występowali. Jeden występ dali Abba. No i jeździliśmy. I później jeszcze tu pojechaliśmy. Jeszcze, tym już teraz, jak to pojechaliśmy na Morze Czarnym. Byliśmy w Kuźmie.
właśnie i rodami wrócić przez Biskaję, przez Budyśu Ziemię. W 97 roku to był pierwszy rejs na 8-metrowym, pierwszy rejs. No, rzuciliśmy do wody. Żeśmy mieli płynąć. I wypłynęli, była już kapitan, stało po trzecie podejściu dopiero, ale stało na kapitana. Prosili mnie przez dwa egzaminy, musiały się tam uczyć mostu nawigacji. Takie były przez ten przepisy, że nie wolno było wypłynąć, jak nie miał stopnia kapitańskiego. I teraz pisali na listę. I można płynąć nawet na barwę. A teraz to pływają, no, żona zrobiła sternika reaktorego z rozszerzonymi, czyli mocnymi uprawnieniami. Ja znowu, bo kapitana jedziemy. Bo inaczej to nie wolno było. Wypłynęliśmy też przez Amsterdam, też przez Wyspy Fryzyjskie, też przez Denkender. Dopłynęliśmy do Calais, Francji. Z Calais przez kanał La Manche przeskoczyliśmy do Dole. Dole tam spotkaliśmy. Kamizon. Nie, gdzie tam Wiedza jeszcze, gdzie tam do Dole. Przeskoczyliśmy z Calais, nie, Francja. Przeskoczyliśmy do Dole. Dole tam stała Antika, na Polski, jak Jurek Wąsowicz w podróży do Oka Świata z pięcioma ludźmi zawodnik i mówi: Frank, nie cofajcie się, płyńcie, wyjdźcie do Biskaju, zarobisz sobie. Mówię, ja mam 10 dolarów. A ja, gdzie droga przede mną? Poszli, kosztuje 20 dolarów, jedna droga. Mówię, nie ma ty, zarobisz sobie, ja mówię, tam, tak mam już 50 lat, nawet chodzili do tego od razu. Nie, mówię, wracamy. Zdobę, a ten Jurek nie musi sobie darować. Chamy, płynie dalej, przez Biskaję na siódzie. My wróciliśmy jednak, wróciliśmy przez Ramskie, płynęliśmy na Tamizę. Jesteśmy do Rumunii i potem do Rumunii. Pod Tower Bridge, pod tym mostem stanęliśmy, bo na drugi dzień trzeba było czekać, a drugi dzień soka, woda dopiero na kuszczą do Maryny, Tower Bridge. Stoliśmy przy Tower Bridge, angielski jazd stał. Ja mówię, jak żyję, mojej urodziny, nie spędzamy nigdy pod mostem. A ci Agnicy śmiechy i ciągle mu tak się zapalił, ale ci Agnicy, jaki mostek, dalej mniejszy, a spójrz, no i przestaliśmy tam. No i potem ostatnie 20 lat były pływania szkiery szwedzkie, tam raj. Wróciliśmy oczywiście z Londynu, do Nordenai z powrotem przez Holandię, przez kanał Pioński. Wróciliśmy z powrotem, zwiedzaliśmy trochę trzy dni na Londynie, to mało, trochę zobaczymy. Ale przedtem jeszcze wracając do misia, byliśmy zaproszeni na 800-lecie Hamburga. I wtedy byliśmy największym jachcikiem, który brał udział w tej imprezie, 800-lecie Hamburga. I tak, Siedon, wielki statek przecież raglowy stał. A oni, i tu później wywiady z nami, będą do Tercajtu, przyszedł dziennikarz, wywiady z nami przeprowadzać, czy może Tercina, i mówi tak, wiecie co, że mówi, Siedowowi poświęcono 6 minut nagłośnienia, a wam, czy dla tych maluchów, mówi, 8 minut to masz na tam. Że małżeństwo z Polski, że małżeństwo z Polski, tam witamy. No i z powrotem już wyszliśmy po tej imprezie, tam chyba 4-5 dni, wszystko zagrałem, bo wszystko zagrałem. Ale jakieś gościny pięknej iluminacji. Wypłynęliśmy z Hamburga w kierunku Polski, tu do Elbo, leci za nami policja. Policjanty są odchodzą. Dobry wieczór wam życzymy. Wyłączyli benzyna na kartki w Polsce, nie jest na żadnych. Na ostatnie 20 lat pływaliśmy przez bardzo w Toszkieri. Ale no, jeszcze przedtem żeśmy byli zaproszeni do... A, jeszcze na Danii, do Roskilde. Do Roskilde. Na zlot żaglowców, takich starych żaglowców. Zlot żaglowców się zjechał. Zlot żaglowców duży, a my tam tym swoim paluchem 50-metrowym przypłynęliśmy. No i znów tam zabawy. Wikik Wizu organizował. A Roskilde to był ogniska, tańce, była stolica Danii. Roskilde była stolicą Danii. Tak, pierwszą stolicą. No i później ostatnie 20 lat to było tak, że pływaliśmy w Szkieli, no dalej w Szkieli, bo tam było najpiękniej, ja się tam pochałem w tych Szkielach.
Sztokholm, Alandy. Zawsze troszeczkę rozśmieszałem tam kobiety, które pracowały w marynach szwedzkich, w tych biurach. Bo przecież podchodzę i mówię, no nie, przepraszam, że nie mówię po szwedzku, mówię tu, no, speak English. Oh, I don't like Swedish skill. Mówię, że ja nie lubię szwedzki skill. A ona się tam sproszyła. Why, dlaczego? But I love Swedish skill. Ja kocham szwedzki skill. I śmieję wkrótce. I dalej na samym zdaniu, jak ten byliśmy, że kręcimy się w szwedzkim śpiewem. Myśmy mnóstwo spenetrowali w szkieli. Spenetrowaliśmy te szkieli, także wszystko robiliśmy, żadna artykuł pisaliśmy ten Paweł Korzyński. Od Kalmaru poprzez wszystkie te miejscowości na wschodzie Szwecji. Ale teraz tak, ja mam 78, ja w Kielcu, ale kurczę, jak usłyszę, że w Gdyni, w Marynie muszę płacić 45 zł za dobę. Zacumowali na to. Nie wiem, co padają przy 1050 zł. No właśnie, teraz już właśnie żeglarstwo jest, stało się sportem elitarnym, że tacy ludzie jak my to już nie mają szans. No, ja raczej tak spotkałem takiego w Szwecji, Christian Appel, właśnie spotkałem takiego z Hamburga, przypłynął, jak patrzę, jeden człowiek. Tak, i trzyma się, pan jednak idzie, pan ciekawe. Wyskoczyłem, żeby mu szukł odebra, mogę mu zacumować. Pytam się z kandydat, ej, no masz tam. Mów pan wieczny, dajcie łap. Dajcie łap, papuga taka, a na księżę. A on 91 lat ma i żegluje sam. Sam? Żegluje sam. No to mówię, do Kreski wychodzi, bo jeszcze nie jest tutaj. Nie wiadomo jeszcze, co będzie, no tak to się to nasze żeglarstwo, ale było mnóstwo fajnych ludzi. No mnóstwo przygód mieliśmy, można by było opowiedzieć, a mamy mnóstwo wiedzikaterów. W 2011 roku, makabryczny wypadek, wyszedłem w porcie rybackim pobiegać z jachtu, przewróciłem się, straciłem przystanek. 4 lata temu. Bocznan zawołał. Ambulans zawiesił mnie, pęknie w mózgu pęka. Operacja. No i tak. I 20 lat mieli operacja. Jest w tej chwili na rekonwalescencji w dalszym ciągu. 3 lata dochodziłem do tej operacji. Ale jak to mówią, jestem starszy rok. To nie istotne, czy starszy, czy młodszy. Ważne jest trzymać się prosto i dać. Bo kiedy człowiek zbyt dużo róży zapotruje sobie, to głupie myśli tak w pogodę. I trenuje się na zwykłą sztangą. 3 razy w tygodniu zwykłą sztangą. Trenuje tam 20-30 kg. No ale rekonwalescencja, bo to jednak już jest coraz lepiej. No, chyba średniej jest. No i nie wiadomo, co będzie robić. Władzie nas teraz opłatę w opłatą przy tej emeryturze. A tam byliśmy, w Danii to byliśmy, tam na całej Europie, gdzie wierzę, no to impreza taka, pytam się, idę, bo zamykam się trzeba, prawda, idę, znajduję, że dwie osoby, małżeństwo, one mają, jest, one mają, idę, proszę, nie, no to mój właściciel jest, tak, czy nie ma, a tu nie, poszedłem do Danii, 45. A mieliśmy taką przygodę, wracając z Gotlandu, wypłynęliśmy przy dobrej pogodzie. Oj, jakieś to. Przy dobrej opowiedź. Tak. Ostatni sztorm? Nie, przy Gotlandu, jak żeśmy trafili do Bałtyckiej, bo nas sztorm taki niesamowity sztorm, wyniosło nas do Bałtyckiej. A tam był jeden dzień stanu wojennego, kiedy Gorbaczowa chcieli przebawić. To było 80. roku. Zmierzamy wejść do Bałtyska w tym stronie. Bo nie mogliśmy. Ale zgasili nam nawierzchniki, światła zgasili. Nie dało się do mnie nie dało się. Wylądowałem na piasku, zamknęli w strunie. Zamknęli nas. Tam nas przesłuchiwali, że my nie wiedzieliśmy, że tam jest tam jeden dzień stanu wojennego, 17 sierpnia. A my musieliśmy, światła nam wygasili.
wygasili światła, wygasili na główkach, na bieżni, wygasili, bo gdybyście światła na tyle przerwali. Ja dosyć. No i wtedy żeśmy strasznie to przeżyli, bo na brzeg nas wyrzuciło na piac i tam teraz wojskowi oczywiście zaczęli nas tam spowiadać. Śpiony po ścinku. Nie chcieli nas wypuścić tak. Wezwali jakiegoś polskiego porusznika, tak? I on tam tłumaczył, że my w rejsie byliśmy, że nas sztorm tam spotkał. No i jakoś nas wypuścił. Ale w 2010 roku jeszcze gorzej, bo wypłynęliśmy z wody z takiego wypadku porty na Holandzie i ostrzeżenie o sztormie. Kurczę, panie. Nie było, 6-7 godzin wieczór. Krystanowa. No i o godzinie 20 odbieram prognozę niemiecką. Radio Wojewódzkie podały bardzo dokładną prognozę po niemiecku. To było 6 lat temu, 6 lat temu. 6 lat temu. Podają 9 do 10, podają 11. Ale wyszliśmy w przyrodnej pogodzie. Zapowiadamy, że będzie 5 stopni. No i czwarta w nocy. A się znaczy odkoczyła, groziło nam, że wylecimy przed rozlewiem na kamieniste schodki tam pod Jastrzębią Górę. 10 stopni mieliśmy pracować, co tam trafiło na kamienia. Kurczę. I fale 6-metrowe balon, odbyłem się do zrobienia wcześniej, żeby tylko minął się rozlewie, żeby odwrócić się i pójść do państwa. Żagiel na fala rozerwała, weszła taka góra, potem rozpływa żagiel, silnik lewo, jeszcze mam parę zwichnięty, próbowałem nawet benzyny. Ja się chwieję teraz przy sterze, a ja nawet mam benzynę do silnika, żeby odpalił chociaż, żeby wejść do portu. I weszliśmy, bo zaprzyjaźniony Bosman mówił, modliłeś się co? Możesz się do starych pokrzyw. No, tak ja to było na to życie. Ale wychodziliśmy w pięknej pogodzie. Idę dalej się modlić, żeby weszli do portu. Zmieniło to. Ten Bałtyk jest nieprzewidywalny. I może po nocne tak samo. Nie rzekowałem, ale nie wiadomo, co jeszcze być. To by było tyle, drodzy Państwo. No tak odbiło. No crazy train nazywamy. Będzie. Dany crazy train. Szalony prawy. Aż to kopnęło to, że zawsze. Ale nikt nie będziesz tego podpisy. W maratonach pływackich startowałem na 6. Nigdy nie wróciłem, sam się uczył. Po wojnie powstanie przeżyłem w Warszawie, jako chyba na placówce. Skończyłem pierwszą klasę szkoły powszechnej. Dostałem już świadectwo po niemiecku, pisane po polsku. 63 dni byłem na placówce i rannym zwijanym, pielęgniarką zwijanym bandażem mytem do opatrywania rany. Trwały 63 dni, a oni mnie teraz mówią, jak prosiłem w związku kombatantów, nie chciałem kombatanta, bo byłem za młody na kombatanta. Ale mówię, chociaż mi dadzą represjonowanego, nie matka siedziała, bo będzie nawet być zapewne ojciec walczył, postawił, siedział w ziemi po przyjeździe, było w terenie Armii Krajowej. My mieszkamy w Gdyni 20 lat po śmierci rodziców, bo ponieważ że zaczęliśmy uprawiać żeglarstwo morskie. Przeprowadzamy się. Podziwiam Państwa, to jest naprawdę rzeczywiście pasja, ale trochę rozrywkowo pojadę. Jak byłem piękny i młody, wprawdzie to nie była żegluga po oceanie, ani po Bałtyku, ale po jeziorach mazurskich. I było powiedziane, nie wiem, co się na pewno zmieniło, Państwo są w innej sytuacji, że kobieta na żaglach to jest nieszczęście. W związku z tym chyba się Państwu udało, że jesteście małżeństwem. Dziękuję. Wypływaliśmy po jeziorach mazurskich. Wszystkie jeziora żeśmy spenetrowali na
na 30 długości. Wyska super, taka malutka zagrożeczka, 30 długości. Wszystkie jeziora, świat wyprzedzał. Nie godzin, no, wszystkie jeziora żeśmy przysłali. No i potem to morze kopnęło. Ja wodę wybierałam taką szufelką, bo to żeśmy namiot rozkładali na bomie na noc. No i tak żeśmy na tym kaczorku, na, bo jeziora 7 lat chyba. Najpierw od jeziora. Najpierw Wisła była, potem jeziora, no i morze. Tak stopniowo żeśmy zaczynali. Ja bym jeszcze teraz dodała, jesteśmy, tu też jesteśmy małżeństwo, ale... Pod jednym względem trochę starsi od nas, bo mamy 56 lat małżeństwa, ale tak jak wyście się dobrali po prostu matku, że oboje macie taką pasję i oboje, no bym powiedziała, no już chodzę na tym cieplu wody tego żeglarstwa. I że przez tydzień lat już wam się to nie naprzykrzyło, że no, ja jestem pełna podziwu, a na tym powiedziała, że ja jestem taką trochę bojącą osobą. Jestem realistka, ale bym w życiu nie odważyła na takie historie w czasach jeszcze, kiedy NRF i tamte inne problemy były i wy takimi drobiazgami, żeście pływali. No ja naprawdę podziwiam. Dla mnie to jesteście wyjątkowi. No, ja naprawdę się podziwiam.